Dziś na spotkanie moje zaproszenie przyjęła Agnieszka Kozak, współautorka książki o tym, jak dogadać się z nastolatkiem. Wszystkie mamusie i ojców nastolatków, wszystkich rodziców oraz tych, którzy są zainteresowani tym, jak odkryć klucz do kontaktu i porozumienia z nastolatkami, serdecznie zapraszam na to spotkanie. Witaj, Agnieszko. Dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie i cieszę się, że przyjęłaś to zaproszenie do rozmowy, bo zarówno jako mama nastolatków, jak i osoba pracująca z rodzicami, zastanawiam się nad tym, co takiego niezwykłego się dzieje. Chociaż wszyscy wiemy od zawsze, że nastolatki to jest roller coaster, to jednak zawsze nas to zaskakuje. I co takiego się dzieje w tym wieku nastoletnim, w młodych ludziach, że z takich bliskich osób, otwartych, uznających, doceniających, zmieniają się często diametralnie i kontakt z nimi jest utrudniony? Ja bym powiedziała, że są dwa obszary. Pierwszy znacznie łatwiejszy do wysłuchania dla rodziców, więc zacznę od niego. A drugi nieco trudniejszy, bo pierwszy dotyczy samego nastolatka i tego, co się z nim dzieje, a drugi dotyczy tego, co się dzieje w relacji między rodzicami a nastolatkami, co powoduje, że nam to wybija takimi, powiedziałabym, stratami. Czyli pierwsza rzecz, do niedawna mówiło się o tym, że to hormony tam buzują i pewnie tak jest. Natomiast to, co wiemy teraz już z badań dotyczących mózgu, to to, że w mózgu nastolatka dzieją się nieprawdopodobne przeobrażenia. To jest okres gigantycznych zmian i to jest tak, że jemu jest po prostu bardzo trudno poradzić sobie z tymi wszystkimi zmianami, które się w tym mózgu dzieją. Tam trwają ogromne przebudowy i oni naprawdę czasami pewnych rzeczy nie mogą, nie potrafią, nie pamiętają, nie są w stanie się skoncentrować. Ale nie dlatego, że są głupi, leniwi, że im się nie chce albo że są roszczeniowi, tylko dlatego, że to jest po prostu bardzo trudne. To tak mi się to kojarzy z tym, że i my to potem zapominamy, to tak mi się to kojarzy z tym, wczoraj moja koleżanka powiedziała, wiesz, podobno tylko dlatego, że kobieta jest w stanie zapomnieć ból porodowy, decyduje się drugi raz na dziecko. No to teraz sobie wyobraźmy, że jesteśmy w bólu porodowym permanentnie, nie? Mhm. Czyli że dzieje się tak dużo rzeczy, których my po prostu nie ogarniamy, ale one się dzieją wewnątrz, więc my jako dorośli tego nie widzimy, myśmy to już zapomnieli, jak to było. W związku z tym my bardzo dużo od nich oczekujemy, tak? I teraz mamy historie związane z ciałem, bo są bardzo duże przeobrażenia na poziomie ciała. Mamy historię związaną z hormonami. Mamy historię związaną z przejściem z jednej szkoły do drugiej, czyli mamy kolejne rewolucje w życiu nastolatka i mamy historię związaną z tą permanentną przebudową mózgu. No to na litość boską, co najmniej cztery ogromne obszary w życiu dziecka się dekompensują i ono musi samo to sobie przebudować, poskładać, a poradzić sobie z tym. No, dlatego jest mu po prostu trudno. Mm-hmm. I tak jak mówisz, to są to takie sfery, na które naprawdę nie mają wpływu, no bo to te wszystkie biologiczne aspekty związane właśnie z rozwojem ciała, mózgu, hormonów, no to o ile mogę się przygotować do egzaminów na przykład, no to do tego już jak? Tak, czyli to jest taka bezradność też po prostu w stosunku do samej siebie, czy samego siebie, tak? Do tych zmian, które się wydarza. Mhm. I to ładne jest to, co mówisz, że to jest poza mną, a na dodatek myślę sobie, że, znaczy no nie myślę, jestem przekonana, że to też jest moment takiego wychodzenia z wyobrażeń i dużych rozczarowań. No wiesz, dziewczynki pewnie jakoś tam czekają na miesiączkę, a potem mówią, to nie tak miało być, nie myślałam, że to będzie takie okropne, nie? Przejście ze szkoły do szkoły, to nie tak miało być, nie myślałam, że to będzie takie okropne, więc to też jest takie cały czas wychodzenie ze złudzeń, to naprawdę
zakres jednego wielkiego rozczarowania rzeczywistością, która jakoś była opisywana w książkach lub w internecie, a okazuje się być zupełnie inna teraz. Natomiast jest też drugi obszar, który no, trudno jest nam zobaczyć jako rodzicom. Ja to bardzo mocno widzę w pracy z rodzicami nastolatków. Mianowicie, to ładnie Asia Berendt o tym mówi, że czas nastoletni jest czasem wypłaty. I jak ty mówisz, że z tej bliskiej relacji zaczynamy mieć tą trudność i oddalenie, to ja bym zadała pytanie, czy ta relacja na pewno była bliska. Mhm. Ponieważ jestem przekonana i nie mam intencji nikogo obrazić, że to jest czas, który mówi sprawdzam, że my zbudowaliśmy relację na autonomii, na byciu widzianym, na byciu wysłuchanym, że my zbudowaliśmy relację na świętym posłuszeństwie. I to jest to, co nam bardzo ładnie wybija w wieku nastoletnim. Nawet ostatnio do mnie napisała jedna mama, mówi, posłuchaj, miałam tak grzeczną córeczkę, to była taka królewna w domu. A ona teraz mnie nie słucha i mówi mi te wszystkie straszne rzeczy. Tylko, że ona prawdopodobnie przestała się bać wszystkich kar, w których klatce czy pokoju siedziała. W związku z tym przypominam, że wiek nastoletni z punktu widzenia kryzysów tożsamości Eriksona to jest wiek autonomii. Autonomii, czyli oddzielania się. I jak ja mam nastolatka w gabinecie, to on mówi, proszę pani, oni mi nic nie mogą zrobić. I ja już wiem. I teraz warto popatrzeć na nastolatka jak na sprężynkę. Jeżeli ja w wieku dziecięcym cały czas tą sprężynkę ściskałam, to ona mi tak odbije, że ja nawet się nie zorientuję, jak daleko poleci. A jeżeli ja z tą sprężynką pracuję elastycznie, czyli pozwalam tak i tak i tak, to ona potem nie musi odbijać. Jeszcze na podparcie tej tezy powiem taką sytuację. Właśnie w niedzielę skończyłam warsztaty dla młodzieży. Młodzi ludzie z trudnościami, z poczuciem własnej wartości, z problemami tożsamościowymi. Kiedy kończyliśmy i podsumowaliśmy, oni powiedzieli, że oni pierwszy raz byli potraktowani partnersko i pierwszy raz czuli, że mogą być swobodni, że nie ma napinki, że nie ma tego musisz, powinieneś, należy. I że czuli, że mają głos, mogą kształtować ten wyjazd i że oni go naprawdę pięknie ukształtowali. No, więc tak reasumując, to co się dzieje, to jest z jednej strony to, co się dzieje w nastolatku, który potrzebuje pomocy, a z drugiej strony to jest czas sprawdzam tego, co myśmy zbudowali. I ja bardzo zachęcam wszystkich rodziców do odrobienia lekcji pokory pod tytułem co to, co się dzieje teraz z moim nastolatkiem, mówi o naszej relacji, żeby tak się przyjrzeć i zobaczyć, że może coś warto przebudować. No powiem ci, że rzeczywiście to, co mówisz, jest mocne, ale bardzo mnie to porusza i też tak intuicyjnie czuję, że to określenie, ten czas wypłaty, no chociaż tak jak mówię, okrutne, no to jest taki moment podsumowania. I ja też pamiętam wiele takich rozmów wokół rodzicielstwa, wiesz, kiedy z koleżankami rozmawiamy o tym, że budujemy jakby od początku, tak? Od tych pierwszych dni, w ogóle miesięcy, lat i potem w takiej intencji, że jeżeli potem będą te trudne momenty, no to będziemy blisko, tak? Będziemy blisko, będziemy dostępne, to my będziemy tymi osobami, które będą miały zaszczyt, tak? Towarzyszyć dzieciakom w rozwiązywaniu tych trudności, z którymi są. No i to jest jedna jakaś kategoria, czy tam pula takiego świadomego rodzicielstwa, ale też pracując z rodzicami nastolatków, widzę, że ten okres bycia rodzicem nastolatka to jest też moment przebudzenia i nawet jeżeli wcześniej nie było tego wglądu, to on się pojawia. To właśnie bardzo często jest ten moment, kiedy rodzice przychodzą i pytają, to co ja mam teraz zrobić?
to jak ja, czy ja w ogóle jest sens, żebym ja w to wchodziła, no jak ona mnie tak nie chce, czy on tak ucieka, już się tak zamknął, już tam wszystko, osobne życie, tak, gość hotelowy w domu, czasem słyszę takie określenia, no to, to po co w ogóle teraz wkładać ten wysiłek? No tak, i wiesz, i to jest bardzo trudne, zadać sobie pytanie, co takiego się dzieje w relacji mojej z moim dzieckiem, że ono nie chce, nie? Bo z jednej strony ono buduje swoją autonomię, ale z drugiej strony z jakiegoś powodu nie chce ze mną rozmawiać. Być może ono nie chce ze mną rozmawiać, bo ja go nie słucham. Ostatnio nastolatka, którą pytam, czemu nie porozmawiasz o tym z mamą? Ona mówi, bo jak ja zaczynam mówić mamie o sobie, to ona od razu zaczyna mi mówić o sobie. I ja zamiast być wysłuchana, tak naprawdę zajmuję się tym, co dla mamy ważne. Nie? I teraz... Ty powiedziałaś, że to jest czas przebudzenia, a ja bym powiedziała, że to jest czas przebudzenia i również przebudowy, nie? Że to, co się sprawdzało z małym dzieckiem, nie sprawdza się z nastolatkiem i że być może my nie zauważyliśmy tego momentu przejścia z bycia dzieckiem, które jest totalnie zależne, do nastolatka, który chce być niezależny i że on czegoś od nas innego w tym momencie potrzebuje, a my... Ostatnio jedni rodzice to pięknie powiedzieli po takim spotkaniu, mówią, że to my musimy zacząć inaczej funkcjonować z naszym synem, żeby on chciał zacząć inaczej funkcjonować z nami. A co my robimy często jako rodzice? My zostajemy w swoim stylu, w swoim sposobie wychowania, który uznajemy za słuszny, a nie zauważamy, że tam już trzeba przebudowy, że coś trzeba dostosować. A to tak jak z budową domu, no jak mam dom 6 lat, to ja muszę już zrobić drobny remont. Po kolejnych 6 robię drobny remont, więc może to jest taki dobry kierunek, żeby popatrzeć na to, że my z tymi nastolatkami, z tą relacją potrzebujemy zrobić jakiś remont. Teraz właśnie, to w zasadzie mam dwa pytania w jednym tak naprawdę, no bo używając tej twojej metafory, po czym poznać, że to jest czas na ten drobny remont, jakby co już jest takim dla rodzica, powinno być takim sygnałem, okej, coś tu nie działa, coś tu potrzebuje wsparcia, czy pomocy, czy ja, czy dziecko, jakby taki moment zatrzymania i to jest ten pierwszy kawałek, jak to zobaczę, no to co wtedy? Co jakby będzie tym skutecznym, wiesz, krokiem czy kilkoma możliwościami, od czego zacząć tę przebudowę, żeby rzeczywiście te rury, wiesz, tam nie wystrzeliły, tylko żeby o nie zadbać? Zostańmy w metaforze domu, bo ona jakoś mi przyszła. No to... Rodzinna jest, to może być. Tak. No to, kiedy my myślimy o remoncie domu? No wtedy, kiedy zaczynamy się w nim rozglądać i sprawdzamy, czy to, co ja wcześniej wymyśliłam, to nadal jest dla mnie wygodne, albo czy wszystko jest okej, nie? Czy ściany mi popękały, czy podłoga jest taka, jak trzeba i tak dalej. I tak sobie myślę, że to jest dokładnie z tą relacją z nastolatkiem, czyli warto sobie usiąść w niedzielne popołudnie i pomyśleć sobie, jak mi jest w tej relacji z tym moim nastolatkiem. Czy ja go słucham, czy ja mam z nim kontakt, czy ja wiem, kim on jest, czy on do mnie przychodzi i ze mną rozmawia, czy ja jestem widziana w tej relacji, czyli najpierw sobie oglądam, jak mi w tym jest, no bo jeżeli mi jest w tym wygodnie i widzę, że jemu też jest w tym wygodnie, to nie jest czas na remont, nie? I gdybyśmy, to jest, wiesz, jak pytasz to o ten moment, gdybyśmy taki pulszczek sobie robili raz na 2-3 miesiące, to mielibyśmy od razu jasność, że te rury, zareagowalibyśmy zanim te rury wypłyną. Nie? Natomiast jak już widzimy, że coś jest do zrobienia, no to pewnie to jest kilka rzeczy. Pierwsza, którą mogę powiedzieć w ciemno, bo do tej pory w mojej pracy to jest 1:1. Jaka jest moja komunikacja z moim nastolatkiem? Czyli co ja mogę zmienić w komunikacji? Jeżeli w komunikacji z nastolatkiem jest, znaczy w relacji z nastolatkiem jest trudno, to ja obstawiam 1:1, że jest to komunikacja negatywna, poszturchująca, taka dziubiąca, pełna ocen negatywnych i takiego poprawiania, nie? Powinieneś to, powinieneś tamto, za mało się uczysz,
za dużo czasu spędzasz przy komputerze, skończysz na kasie Biedronce. No, różne teksty, które mogłabym przytaczać, ale po co, nie ma się co w tym nurzać. I to jest pierwsza rzecz, nie? Co ja daję temu nastolatkowi? Drugie pytanie, które bardzo pomaga wielu rodzicom, które warto sobie zadać, czy ja chciałbym być swoim dzieckiem? Czy gdybym był swoim dzieckiem własnym i miał takiego rodzica, jakim jestem, to jakie moje potrzeby byłyby zaspokojone i czy ja bym lubił być z tym rodzicem? No, świetne pytanie. To jest królewskie pytanie. Mhm. I tu różnie ten balans wypada. Trzecie pytanie, które sobie warto zadać, to jest pytanie, które bardzo mocno rozkłada wielu rodziców. Co ja tak naprawdę wiem o tym, co moje dziecko robi? Ponieważ ja bardzo często słyszę, że moje dziecko gra w głupie gry. Ale na pytanie, w jakie gry gra? Czego się tam uczy? Dlaczego to jest dla niego ważne? Z kim gra? Większość rodziców nie potrafi powiedzieć, bo mówi, bo to głupie. Nie wiem, bo to głupie. No i teraz, a co ty na to, żeby zainteresować się światem swojego nastolatka? Jak ostatnio robiłam warsztaty, poprosiłam rodziców, dałam im zadanie domowe, nie poprosiłam, żeby odbyli rozmowę ze swoim nastolatkiem na temat tego, co on gra i czego się tam uczy. I oni byli zszokowani. Proszę jakie pani, fajne te gry, tak? Nie, ale że oni w ogóle powiedzieli, że on się tam więcej uczy niż w szkole w ogóle, nie? Co też jest jakby innym wyzwaniem, nie? Ale że myślenia analitycznego, strategicznego, że język świetnie podciąga, że gry zespołowej się uczy, że też musi się dostosowywać, mnóstwo rzeczy, więc to jest taka kolejna rzecz, zainteresować się światem nastolatka, ale uwaga, bez ocen. I taka rzecz, która, takie ćwiczenie, które też lubię, to, żeby, to jest bardzo trudne, to jest mega trudne. 99% rodziców legnie na tym ćwiczeniu. To jest ćwiczenie pod tytułem przez 20 minut dziennie zrób tylko to, na co ma ochotę twoje dziecko, bez ocen, opinii i bez myśli na temat tego, jakie to głupie. Czyli 20 minut bądź w jego świecie, po prostu bądź. Jak siedzi, to siedź. Jak gra, to graj. Większość rodziców odpada po 3 minutach. Choć 20 minut wydaje się być łatwe. Bo co my chcemy? My chcemy go wciągnąć w nasz świat. My chcemy, żeby on z nami poszedł na spacer. My chcemy, żeby on z nami obejrzał telewizję. My chcemy, żeby on z nami zjadł obiad. Najlepiej taki, jaki nam smakuje, nie? Czyli my bardzo chcemy, żeby on był z nami w naszym świecie, ale co z jego światem? Trudno. No to wiesz, no to myślę sobie, że trudno jest być w relacji z kimś, kto mnie w ogóle nie widzi, tylko żąda, żebym ja się cały czas dostosowywała do jego świata. To jest niezwykle ciekawe, co mówisz, bo ja pracując z rodzicami mniejszych dzieci, takich przedszkolnych, dawałam, bo teraz akurat tego nie praktykuję, ale to mi się przypomniało, że dawałam takie zadanie godzina w tygodniu na prawach dziecka. I to było zadanie właśnie, które rodzice uwielbiali. Nie polegali na tym, tylko jakoś budzili w sobie tą ciekawość i przechodzili, tak? Pozwolili sobą zarządzać. Teraz jestem bardzo ciekawa, co takiego się dzieje przez te 10 lat, że wtedy się dawało tam, to były jeszcze gorsze rzeczy, to trzeba było w jakichś tam piaskownicach się taplać, albo jakieś różne dziwne, powtarzać to samo, wiesz, wrzucać kamyk do tej samej studzienki po prostu w nieskończoność, a to się było możliwe, a po 10 latach jest tak trudno, to jest. Wiesz, myślę, że tak intuicyjnie znam odpowiedź, choć pewnie ona nie jest jedyną słuszną. Mhm. Myślę, że to, co się dzieje pomiędzy 5-latkiem a 15-latkiem, to jest nasza ocena jego intencji. Zauważ, że kiedy mamy małe dziecko, to jak małe dziecko wchodzi do pokoju, to wszyscy mówią, wspaniale, cudownie, jakie piękne kroczki robisz, jaki ładny rysuneczek zrobiłeś,
Och, jakie cudowne to ciastko z piasku, mniam, 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 jak mi smakuje. Jest nam łatwo się zachwycać i jest nam łatwo dawać dużo pozytywnych znaków rozpoznania temu dziecku, nie? Bo uwaga, robimy założenie, zresztą słuszne, że to dziecko nie ma złych intencji. Natomiast kiedy zaczynamy mieć nastolatka, to niestety, i tutaj nam nie pomaga świat zewnętrzny, my mamy bardzo dużo negatywnych ocen co do jego intencji. Nie? Że on jest złośliwy, że on jest roszczeniowy, że on jest egoistyczny, że on to robi specjalnie, że on chce nam dokuczyć i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym już te oceny powodują, wiesz, jak ja sobie myślę, że ja po drugiej stronie mam złego człowieka, to ta ocena mnie blokuje na kontakt, nie? I jak wchodzi nastolatek, to kto mówi, wspaniale, cudownie, cudownie, jak ładnie, jak się cieszę, że cię widzę, jak świetnie wyglądasz. Wchodzi nastolatek, to usłyszy, nieuczesany, czy zęby umyłeś, brud za paznokciami, za długo cię nie było, szklanki w twoim pokoju spleśnieją, no nie będę się nadal rozwijać. I teraz, to powoduje, że my jesteśmy w takim klinczu tego, że my myślimy, że my mamy złe dzieci. Bo jeżeli jako rodzice w tej swojej bezradności, którą rozumiem jako mama 21-latki, też tam byłam, zaczynamy mówić o tym, jakie te dzieci są trudne i jakie są okropne i jakie to jest straszne, to my taką rozmowę kończymy z przekonaniem, że my mamy niedobre dzieci. I teraz ja zawsze mam ochotę powiedzieć, choć wiem, że to jest niemiłe, jeżeli my mamy beznadziejną młodzież, to co to mówi o nas jako dorosłych? Bo ta młodzież się nie bierze sama z siebie, tak? I teraz, jeżeli moje dziecko nie wyraża wdzięczności to i rodzic mówi, nigdy mi nie podziękuję, to ja pytam, a jaki jest wzorzec wdzięczności u Państwa w domu? Jak Wy sobie dziękujecie na co dzień? No proszę Pani, przecież nie będę mu dziękować za rozpakowanie zmywarki. On nie będzie dziękował za ugotowanie obiadu. Czemu miałby to robić? To my dajemy wzorce komunikacji naszym dzieciom. Tylko cały czas o tym zapominamy, że on się komunikuje tak, jak myśmy go nauczyli. Jeśli nauczyliśmy go trybu nakazowo-rozkazowego, to on też będzie wobec nas stosował tryb nakazowo-rozkazowy pod tytułem trzeba mi kupić nowy telefon. No i znowu kolejne tutaj wrzutki spotkania z rzeczywistością i zastanawianie się, jak to u mnie jest. No i jak już zrobię ten rachunek sumienia, czy rachunek sumienia, tak to nazwałam, ale odpowiem sobie na te zasadnicze pytania, to jak z tego, wiesz, zacząć tą zmianę? Tak, co mogę jako rodzic zacząć robić inaczej? Jeżeli zobaczę, że faktycznie no nie jestem taką matką, jaką bym dla siebie na przykład chciała, nie chciałabym być dzieckiem siebie samej, tak? Czy siebie samego, to co? Mam nadzieję, że to zostanie przez wszystkich dobrze zrozumiane, bo mówię to z jak najlepszą intencją, poszukać wsparcia i najlepiej pójść na warsztaty. Ja kiedy się zorientowałam, że jest mi trudno i że nie potrafię zmienić tego tygla, który dzieje się między mną a moją córką, po prostu poszłam na warsztaty, ponieważ ja odkryłam, że mi brakuje wzorca. Tak? Ja nie wymyślę sobie nowego wzorca. Ja muszę usłyszeć, że można inaczej. Ja muszę poćwiczyć, jak można inaczej, żeby wracając do rzeczywistości, w której my jesteśmy w pewnych schematach, móc wyciągnąć inny wzorzec. Czyli sobie powiedzieć, ok, wiem, że mogę teraz inaczej. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, ja bym zachęcała nas wszystkich do obiektywizacji. I tutaj znowu są warsztaty, no albo psychoterapia, tak? Albo jakaś praca indywidualna, ponieważ nam się wydaje, że my pewne rzeczy mówimy lub robimy i powiedziałabym, mamy rację, nam się wydaje. Podam przykład. Jak pracowałam z rodzicami takiej nastolatki, która miała kłopoty z otyłością i Państwo chcieli wysłać dziecko do mnie. No ja powiedziałam, że dobrze, to najpierw popracujmy z Państwem. No to się okazało, że no taka typowa trochę historia, nie? Że dużo negatywnych ocen, ta dziewczynka była niewidziana, w związku z tym miała trudności z akceptacją, no i tam się zapadała w internet i zapadała się w jedzenie.
A no i oni zmienili komunikację na pozytywną, zaczęli nad tym pracować i przyszli do mnie i tacy byli aż podekscytowani, że to tak działa, że to jest takie łatwe, bo mówimy, że córka zaczyna przychodzić, chce z nimi rozmawiać i tak dalej. I mówię do tego pana, a czy pan kiedykolwiek powiedział swojej córce, że jest z niej dumny? I on mówi, tak. Tydzień temu, bo pracuję z panią, to wiemy, że trzeba tak mówić. Ja mówię, tak, a może mi pan powiedzieć, jakie zdanie pan powiedział, że jest pan dumny? A on mówi, powiedziałam jej, że robi dobre placki z jabłkami. Ja mówię, ale panie Piotrze, ja pytam, kiedy pan powiedział córce, że jest dumny? A on mówi, przecież mówię, powiedziałem, że robi dobre placki z jabłkami. I teraz... On w swojej głowie był przekonany, że on powiedział, jestem dumny. I on był na koniec spotkania zaskoczony, że to trzeba użyć tego słowa, w ogóle dumny. I ja nie oceniam, tylko chodzi o to, że dopiero jak to zobiektywizowaliśmy, że powiedzenie, robisz dobre placki z jabłkami, nie oznacza, jestem dumny z ciebie, córeczko, co jest największym marzeniem nastolatka, usłyszeć, że rodzic jest dumny. Moja córka ciągle, jak mi opowiada o swoich sukcesach, na koniec pyta, czy jesteś dumna. Ja mówię, oczywiście, że jestem. Ona mówi, ja wiem, że jesteś, ale ja tak lubię to słyszeć, nie? Bo oni naprawdę bardzo tego potrzebują, bo to im też buduje tożsamość, że można być dumnym, nie? No to to jest to, czyli z jednej strony praca nad nowymi wzorcami, a z drugiej strony obiektywizacja tego, co my robimy, bo nam się może wydawać, że my robimy dużo dobrych rzeczy. A może się okazać, że wcale tak nie jest, że to jest tylko nasze wyobrażenie o tej rzeczywistości. I nadal nie oceniam. Po prostu tak jest i tyle. Także sięganie po, jak już zobaczymy, że to jest ten moment taki trudny, to szukamy sobie nauczyciela, który nas przeprowadzi trochę przez, przez to rodzicielstwo nastolatków. Nie może być rodzicami, a już na pewno się nas nie uczy być rodzicami nastolatków, nie? Zobacz, naszą książkę, to byłam zaskoczona, jak mało jest w ogóle literatury dotyczącej nastolatków, to teraz wybija bardzo mocno, ale tego nie ma dużo. Jest dużo, jak zająć się małym dzieckiem, jest dużo wsparcia dla rodziców z małymi dziećmi, a jednak jest mało wsparcia dla rodziców nastolatków. Nie wiem, my się chyba nawet trochę wstydzimy tego, żeby poprosić o wsparcie. Na pewno jest to trudne, tak, jest to, myślę, że to jest coś związanego z wstydem, z takim przyznaniem, że no, nie zrobiłam tego, co mogłam, albo że nie wyszło to tak, jakbym chciała, z taką niską samooceną siebie samej, a temat no, rodzicielstwa, czy macierzyństwa, czy ojcostwa jest szalenie takim wrażliwym tematem, więc na pewno. Myślę też, że dużo, te ostatnie takie kilka lat doniesień o tym, jak wiele jest stanów lękowych młodzieży, tych depresyjnych, prób samobójczych, autoagresji, rozładowywania napięć właśnie, czy już wcześniejsze historie, znaczy one cały czas są, ale tak było też dużo wokół dopalaczy i różnych tam pobudzaczy. Chyba też to robią, że zaczynamy szukać jakiegoś sposobu na to, żeby sobie poradzić, żeby rzeczywiście nie wydarzyło się to takie najgorsze. To chyba też trochę budzi tak rodziców nastolatków, że może jednak potrzeba więcej uważności. No i ten ostatni rok, kiedy dużo więcej czasu dzieciaki spędzały w domu i rodzice jakby mieli większe pole obserwacji, jak to dziecko funkcjonuje. Także to chyba są takie dwa powody, dla których rzeczywiście ten głód wiedzy o tym, jak być rodzicem nastolatków, tak mocno teraz się pokazuje. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, jak kiedyś rozmawiałyśmy, powiedziałaś, że jestem bardzo po stronie nastolatków. Ja bym chciała powiedzieć, że ja chcę wszystkich nas słuchających zapewnić, że nastolatki mają bardzo trudno teraz i mówienie, że one mają wszystko, a są roszczeniowe, jest nieprawdą, ponieważ kiedy ja jako rodzic mówię, przecież masz wszystko, to tak naprawdę mówię, masz wszystko, czego ja nie miałem, czyli masz buty, masz nowe ubrania, masz dostęp do szkoły i do języków, ale to nie znaczy, że ma wszystko. Nastolatki mają
bardzo dużą łatwość sięgania po dobra materialne. Natomiast nie mają bardzo wielu rzeczy, których my mieliśmy, tak? Nie mają autonomii. Trudno jest wyjść na ulicę bezpiecznie samemu. Myśmy włazili po nocy i nikogo to nie interesowało, bo to nie było straszne. Nie mają przynależności, bo nie mogą sobie po prostu wyjść na podwórko na trzepak i powisieć tam kilka godzin z kolegami, bo muszą się umówić pomiędzy angielskim, wiesz, rolkami i treningiem na to, żeby się z kumplem spotkać, tak? No i też nie mają nas jako rodziców często, ponieważ co by o naszych czasach nie mówić, one też były trudne i to nie jest temat na to spotkanie, ale ten rodzic był, ukończył pracę 16-17, no i siłą rzeczy był w tym domu. I siłą rzeczy był jakiś tam obiad, i siłą rzeczy była jakaś kolacja, ale wracało się do domu, w którym ktoś był. No teraz oczywiście w pandemii ciągle jesteśmy, ale popatrzmy na to, jak to wygląda w tak zwanym normalnym świecie. Nas nie ma. A nawet jeśli jesteśmy w pandemii w domu, to my jesteśmy w komputerach. Mhm. I tak jesteśmy w pracy. No i zresztą też ta zmiana to była taka z tego właśnie, z tej nieobecności do maksymalnej obecności, więc to też jakby tak patrząc na, wiesz, poziom stresu wokół całej tej sytuacji, no to by nie było tego okresu adaptacji, tak? To nie wydarzyło się jakoś stopniowo. No właśnie, właśnie. Aga, nasz czas się kończy. I ogromnie Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że rzeczywiście dużo tutaj takich słów zapraszających do takiego otrzeźwienia trochę, albo do w ogóle przyjrzenia się w lustrze padło, ale no bez tego żadna zmiana się nie wydarzy. Także mam wielką nadzieję, że to, o czym mówisz, to, co też przedstawiasz w książce, dogadać się z nastolatkiem wspólnie z Asią Berendt, będzie takim wsparciem dla rodziców i pomoże w tym okresie nastoletnim no, budować kontakt, budować relacje, czasem zupełnie na nowo, czasem właśnie drobny remont, a czasem w ogóle generalny. Także ogromna wdzięczność za ten wkład twój. Dzięki. Do zobaczenia w kolejnej rozmowie. Dziękuję, do zobaczenia. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten wywiad. Więcej ciekawych materiałów możesz znaleźć na www.kobietyimoc.com. Jesteśmy też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy.